obiad pojedzony. Przed przerwą wyciągaliśmy przyczepę, bo robimy misję ogólnie. I teraz z Goniem, Goniu, co my będziemy robić? Czy ty już wiesz? Czy ci powiedzieć? Wiecie co, może cysternę z ropą? No, może cysternę z ropą zróbmy. Ona fajna misja pewnie będzie. Odholujmy się. Opuśćmy garaż. Halo, Goniu. Czy ty już jesteś? Zobacz, czy możesz kupić International Pacer. Nie chcę żadnego Pacera. Będę tutaj Pacerowym tym. No dobra, zobaczę. Sklep z pojazdami. Autostrada. Ciężkie zastosowania. Ciężkie. Nie. Ciężkie. Nie wiem, co to jest. Pacific. Nie ma czegoś takiego w ogóle. A jest, to jest International Pacer. No to ale on kosztuje 83 tysiące. To nie jest w ogóle to samo, co ja mam? Za 80 tysięcy ludzi, ja mam 20. Nie, tu w tym samochodzie to koła trzeba wymienić. A to trzeba lever robić, trzeba misję. To już nic nie wykombinujemy. Goniu, wyjeżdżam z garażu i chodźcie za mną. Robimy konwój. O, shit. Sprzedaj swoją, im powinno starczyć. Co to jest, kurde, sprzedaj swoje auto. Czekajcie, ja muszę tą przyczepę w cysternę zaznaczyć. Najpierw tu. Tu, tu. I tak, dobra. Ta moja jest całkiem niezła, no mówię naprawdę, jakby miała koła, no patrzcie, ma dyferencjał, ma napęd na 4 i ten, tylko te opony takie beznadziejne. Wysokie zawieszenie już jej zamontowałem, eleganckie. Ty, ale ja tą cysternę... przyczepa. A to chyba zamontuję ją, nie? Goniu, ty masz siodło w którymś aucie? Co to siodło? Takie coś, że się tak z góry nakłada przyczepkę na to, taki, wiesz, taki... Zaczep taki do przyczep, ale nie taki zwykły, taki, wiesz, typu ten taki bolec wystający z tyłu, tylko taki, co od góry się nabija. Chociaż cysterny nie były na ten, cysternę żeśmy normalnie tak ostatnio ciągnęli, więc chyba cysterna ta będzie taka sama. No to jak podepnę cysternę, to jedziemy. Jezu, ale ciągnie. A ty, Goniu, jedziesz? No już patrzę, czekaj. Ty za dużo siedzisz w tych wszystkich opcjach, menu, poradnikach. Znów tam coś, no, wyczytałeś, stary, jaką ciężarówkę. Ja będziesz... lubię wyczytać, no Jezu Chryste. Dobra, już wziąłem. Nie będę podgłaśniał Gonia, że go nie słychać, bo on po prostu cicho mówi, bo się skupia na czytaniu tego tutoriala do gry. Solucji. Dobra, Sołk, czekaj, co tu trzeba zrobić na tej mapie? No, cysterna jedziemy. Jest jakiś plan streama? No, plan jest taki, że graliśmy w Minecrafta, teraz gramy w SnowRunner. I raczej już nie będzie innej gry, no bo pewnie czasu by nie starczyło. Czy ja potrzebuję pomocy? Tak, z tą cysterną założę się. Znaczy nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że będę. A nawet jak nie, to tam są części do wzięcia i jest taka jeszcze jedna misja, żeby odblokować warsztat. To twój silnik był? Co? No, silnik komuś strzelił. Nie. Mój? Już jest taka szansa, że mój. Dobra, czekaj, co ty tam potrzebujesz jeszcze raz pomocy, bo już zapomniałem. Cysternę wyciągnąć. Cysternę. Czyli potrzebuję dużego samochodu, tak? Bo ja myślałem, jeszcze że nie podblokować najpierw jakieś inne rzeczy, ale ty chyba w sumie jeszcze... No nie, no chcę misję porobić, wiesz. Zróbmy te misje, później możemy robić te misje typu odblokuj tam pompy, odblokuj
coś tam. Zaczynamy, najchętniej ten ulepszenie jakieś pozdobywał, bo tutaj kurno nie mam żadnych ulepszeń. No to później są te misje główne, nie? No teraz robimy te poboczne, zróbmy jeszcze chwilę tych pobocznych. Ale ulepszenia to chyba osobno robi na innych mapach. Ale tak, ale my przechodzimy na te inne mapy w tych misjach głównych, nie? Tak przynajmniej tam było. Bo tam trzeba na północ na tą mapę, no to otwórzmy ten wartacz serwisowy, zróbmy, tam są dwie części takie naprawcze, dwie potrzebne i dwa drewna. To jak mi pomożesz tą cysternę wziąć, to jeden z nas, albo ty możesz wziąć wtedy cysternę, bo ty nie masz bagażnika, a ja wezmę na bagażnik te części naprawcze, a tą cysternę też się chyba w mieście oddaje, więc się spotkamy w mieście i jeszcze drewno tylko będzie trzeba dowieść i można później na północ mapy jechać, taki plan, znaczy na ten, wiesz, ten dodatkowy teren. Co myślisz o takim planie? Super plan. Szczególnie, że go nie słuchałem, ale zaraz go posłucham. Dobra. Ja tu se fajnie jadę, tego typu. No, tu będziesz potrzebny, coś czuję, bo tu pod górkę dużo jest z tą cysterną, ja chyba nie wyjadę. O ja, no. Goniu, to jest must have. Trzeba mieć kolegę. Już widzę, że będzie jazda. Ona w jakimś bagnie siedzi. O stary. A żaby dobra. Wszystkie wyszły. Wszędzie pisze, że muszę na Alasce poodblokowywać jakieś rzeczy, żeby mieć fajne opony, no. Na przykład. Coś no ale ja, myśmy tam odblokowali opony i mi napisało, że teraz tu potrzebuję levela. No i co ci to da? Że masz je odblokowane, jak i takich nie możesz użyć. Kurde, Goniu, wiesz co? No. Ja nie wiem, czy tu terenowym się wjedzie. Tu trzeba, znaczy nie wiem, czy wjedziesz tu ciężarówką, czy nie lepiej wziąć ten mniejszy jakiś terenowy. Ja nie wjadę? No to teraz wtedy mnie zdenerwowałeś i wjadę na pewno. No powiem ci, że może wjedziesz, ale nie wyjedziesz. Nie wiem. Czy ja potrzebuję coś brać, w sensie mieć pakę, czy pojechać bez paki? Nie, ja wezmę później rzeczy na pakę. Poczekaj, mam siodło wysokie. Do czego jest siodło wysokie? No do innych tam przyczep. Są dwa rodzaje przyczep, chyba trzy. Dobra, jadę są. Shit. A co wziąłeś za pojazd? No ciężarówkę. Ale jakąś taką sensowną? No taką, jak patrzę, że najlepiej sobie radzi w błocie. W sensie, bo ja próbowałem ogarnąć, o co z tymi klasami chodzi, ale one sensu nie mają za bardzo. W sensie, chyba mnie już ogarnią mniej więcej, ale dziwnie są opisane bardzo. Kurde, jak ja mam to wziąć na pakę, jak ja tam nawet nie obrócę samochodu? O, shit! Wpadłem w bagno teraz. A tu jest tylko tak mokro. No ale tu niby nie jest mokro, ale patrzcie co jest przede mną. No, chciałbym z ogonu zobaczyć, jak ty dojedziesz ze swoim skillem tutaj. Stary, ja nie dojadę? No. No ja dojechałem. Dojechałem i się zatrzymałem. To ja stary jadę i się nie zatrzymam. Dobra, wiecie co, ja tu chyba już tyłem podjadę do tego. A później tam wyjedziemy, nie wiem, dalej gdzieś. Albo w tamtą stronę, tylko ja nie wiem, czy ja to bagno z przyczepą jeszcze, to nie ma szans, żebym ja to z przyczepą obrócił. Znaczy wyjechał tam. Ty, no nie wiem, no stary, ja coś mam nie tak z tą grą. No może przez neta, czy to ci...
Znaczy nie, no po prostu jak jadę, to nagle mi jakby tak zacinać zaczyna. Czekaj, wiesz co, kompas próbuję zrestartować, bo tu może coś, bo stary, ja tak grać nie mogę. Teraz wracam. No i wiecie, i teraz się gonią, potrzebowalibyśmy gonia, bo ja... Dobra. Bo gonił by mnie teraz mógł wyciągnąć tu, a... To jest w ogóle jakiś su. Nie wiem, czy to tak pójdzie. To jest jakieś drzewo, nie wiem, czy się je da złamać, czy nie. Powiem wam tak, bez wyciągarki nie ruszymy, ale tu jest taka przerwa w drzewach, a w prawej nie ma, ja bym poszedł w prawo, wiecie. Jest szansa, że jak w prawo pojedziemy, to po drzewach się przesuniemy. I tyle. Jakoś od drzewa do drzewa damy radę. To chyba nam nie pomoże to drzewo. Chociaż... O, to nie jest jakiś krzak, to jakieś porządne drzewo, żeśmy znaleźli. Goniu tak grzebie w tych opcjach tych, że cała akcja go ominie. Okej. To by się przydało w lewo jakoś. O, to będzie dobre. Albo tu. To jest raczej jakieś takie patyki przy drodze i o dziwo to one się nie łamią, tylko można jechać i się ciągnąć. O kurde, jakie tu się w ogóle dziury zrobiły. No powiem wam, że nie wiem sam. No niby jedziemy, nie? Niby jedziemy. Chyba, żeby tu w lewą, no bo tu jest taka długa droga, chociaż ta też nie jest krótsza jakaś. A gdzie my mamy to dostarczyć? Dostarcz na parking, gdzie? A, tu. No to moim zdaniem i tak tędy będziemy musieli tą drogą jechać, to ja bym wolał tu przejechać do przodu, nie? O kurde, nie ma się już czego przyczepić, naprawdę? Trochę tu bokiem pojedziemy. Ale tu są drzewa. Od drzewa do drzewa, tak jak mówię, jakoś się może udać. O. Oj, chyba nie. Okej. Tak nas trochę wyciągnie. Dobra. Trochę jedziemy, patrzcie. Tu już po tym. Nawet bez wyciągarki jakiejś specjalnie.
O. I tu musimy jechać. Może się uda. Zaraz zobaczymy. Ta gra do chilloutu, póki się przyczepa nie zwali w przepaść. No to to na pewno. Kurde, niewiele nam brakuje, żeby się tam przykleić. Bo ta się urwie, nie? No to jest jakieś stare. Osiet. Osiet. Się tam przykleimy do tych drzew. No i po nic co do kłębka, tyle wam powiem. Elegancja. Wyjeżdżamy stąd. No, tu już ciągnie samo. Patrzcie, jaka prędkość. O, to raz co się dzieje. Już sobie, kurde, wjadę tu i patrzcie, jaki ze mnie kozak. Nie no, całkiem się nie wkopię, wątpię. Jakoś tak ciężko tu się całkiem wkopać. Dopóki jesteście w stanie się gdzieś przyczepić wyciągarką, to dopóty jest git. Aha, czekajcie. Dobra, tu trzeba jakoś tam do góry jest droga. Myślę, że będzie trzeba w lewo skręcać, co by było ciężkie przy tym kamieniu. Powinno być ok. Zobaczcie. No nie, no, no elegancko, słuchaj, bo coś ty tu zrobił, przecież to jest pierwsza klasa jazda, czekajcie. I teraz trzeba tak. No dobra, no to jedziemy tu. Albo w prawo, no teraz jest pytanie. Czy tu, czy tu? Chyba tu, bo tu będzie później skręt w lewo i sam nie wiem, bo tu jest tak pod górkę. Chyba tu lepiej i tu. Później tu. Później tu. Tu. Tu, tu. Gdzie to mamy odstawić? Tu. A no to później już drogą. Tu. Tu, 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 tu. Tu, tu i tu. Easy. Nie słychać cię prawie w ogóle. Halo, halo? No. Słychać teraz? No słychać, co tam? No, że mówię, że teraz będę wchodził. Ale strasznie cicho cię słychać. Nic nie ściszałem. No to jesteś ściszony. Znaczy ty wejdziesz, jak już będzie wszystko porobione. Może ty, stary, mnie ściszyłeś. Nie, ty jakiś skromny się zrobiłeś. Cichutki taki. Złamałem jakieś znaki. Leśniczy będzie nas, kurde, gonił.
Albo sołtys powie, panie, co pan tu nam znaki łamiesz? Dobra. Gonił. Wyciągnąłem cysternę z dziury. Super akcja była. O kurde, tu może być ciężko wyjechać. Ale poszedł. Jezu, jaka prędkość. Dobra, aż kamera. Wszystkie pliki gry, kurna, zrewartowałem. Jak teraz nie zadziała, to jestem zrewartowany. Stał jeden z twoich widzów. No. Poprosił on bana. O. Application has stopped working. Kurna. Jak oceniam Minecraft Dungeons? Bardzo fajna, przyjemna gierka. Nawet bym teraz zagrał jeszcze raz, bo jest super fajna. Ej, nie wiem, stary, coś jest nie tak, no. Jeszcze raz sobie instalowuję. Stary, non-stop mi... Teraz mi jakieś errory wyskakują. Nie wiem, może widzisz, bo tak to jest, jak się jakiś cheat engine odpala. Może cię już zbanowali, kurde. To ty mnie, stary, zhakowałeś. Jak na singla wchodziłem, to tego nie miałem. Dopiero jak do ciebie do gry dołączyłem, to stary, to miałem. A, i ten widz, stary, prosił o unbana, bo zbanowałeś go, bo napisał, że już koniec jest, jak była przerwa. No, no właśnie, no to jak on, jak jest koniec live'a już, no to niech już co idzie. No to sorry, skinek, widzisz tutaj. Nikt takie głupoty ma zamiar na czacie napisać, zamiast powiedzieć, że jest chwila przerwy, bujem. I że jak poczeka koleś, to może sobie... Ale napisał mi na privie, że głupio mój, że... No głupio, no to, ale to co to za kara? No to mu głupio, no i do zobaczenia na którymś tam streamie, jak będziemy odbanowy... Fuck! O, shit! O nie, a ja nie mam wyciągarki. Skinek, kurde, wszystko przez ciebie. Jeszcze się kręcić, przyczepa, dobra. Potrzebuję postawić na nogi. O, akurat mam tu samochód. Tylko jak tu zjechać? No to będzie ciężkie, ale jakby tak do przodu pojechać, po prostu wzdłuż tego jeziorka. Tu go wyciągareczką chwycimy, co? Te dobrze jeżdżą po tych bajorach, bo one leciutkie są, nie? Więc im tam się nic nie dzieje od takich przejazdów. To goniu w ogóle tu pojechał, coś tam odkryć i zostawił samochód w błocie. No taka robota z goniem. Tak, ale odkryłem to przynajmniej, no. No to może, no. Taki pick-up, kurde, amerykański. Strasznie grube ma te burty, te koła takie wystające. Jakiś typ, stary, jak wpisałem ten swój error, co mi wyskoczył, ma poradnik na YouTubie, żeby pousuwać jakieś pliki, ale ma połowę łapek w dół i połowę łapek w górę i nie wiem teraz, stary, czy mu ufać, czy nie. Bo on każe jakieś pliki usuwać. Jedziemy tu do góry, myślicie? Zobaczmy. Może się udać. No dobra, może nie. Co? Co? Dostałem info, że... Jeszcze zbanowałem. Pyta typ, czy możesz go odbanować, bo dałeś mu bana. Jak napisałeś, że kończysz jeść, a on ci napisał, żebyś skończył mu na twarzy.
No i właśnie też, też nie unbana, nie dostanie unbana, no. No niestety. Jak co zbanuje, to nie ma przebacz. A wiesz, że teraz, tylko że ty wiesz, jak każesz teraz widzów? Bo ty wiesz, co jest teraz, jak banuje. Wiem, że oni czatu nie widzą już. No. I to jest najgorsze. To jest trochę słabe, bo ja jednak preferowałbym opcję shadow bana. To znaczy, że oni nawet nie wiedzą, że mają bana i tam coś głupoty piszą i nikt tego nie czyta. To jest moim zdaniem najlepsza opcja shadow bana. No dla mnie to jest głupie, bo ja się dowiedziałem w ogóle, że ja mam bana na kilku kanałach, na których nie wiedziałem, że mam, bo nigdy na nich na czacie nie piszę. Oni zaraz w ogóle na Twitchu wprowadzą takie coś, że jak masz bana, to nie możesz oglądać danego kanału, bo im jakiś jeleń powie, żeby coś takiego wprowadzić. Ale to wtedy sobie już ludzie bez konta będą oglądać, tam i na razie no. Na tyle nie zależy. No ale stary, ty mówisz sensem, a wiesz jak to, stary, weź jakiś sens ujelenia w głowie znajdź. No w sumie. No właśnie. Dobra, jeszcze mi zostało 20% ściągania. Kurde. Ciężko, bo tu nie ma go jak wyciągnąć za bardzo. Chyba, żebyśmy go tu wyciągnęli. Kurde, trzeba było tą wyciągarkę elektryczną, czy jaka ona tam jest, taka niezależna od tego, to trzeba było mieć. Spróbujemy go szarpnąć, wiecie? Pierdziele, to jest za duże, żeby to tak ciągnąć. Bo tu nie ma miejsca, bo gdyby było miejsce, to bym dalej gdzieś odjechał i... A się chociaż trochę podnosi? Kurde, no nie da się. Goniu, no jesteś mi potrzebny, kurde, zów cię nie ma, takie no, granie z tą. Ktoś mnie denerwuje, chciałbym... Cheaty chciałeś zrobić i żeś tylko dla na twoje cheaty. Ty mnie są denerwujesz czasem. Ja nie wytrzymam. Kurde, bo mu ten dół leży w tym. Ja muszę jeszcze ten dół wyciągnąć chyba. Czyli to muszę mu wyciągnąć z tej dziury, żeby on bardziej był na... Albo jest jeszcze jedna opcja. Jest jeszcze ostatnia opcja, jest taka, żebym zajechał tutaj, ale po drugiej stronie tej poręczy, zablokował się o poręcz i spróbował się oprzeć o tą poręcz i go wyciągnąć. Może to się uda, no nie wiem. Brzmi jakby się miał udać, nie?
Ja coś czuję, że prędzej w rowie tu wyląduję. O, chyba się udało. Już wiem, o co chodziło, czemu mi się to nie udawało. Ale... Dobra, synchronizowanie. Uruchom. Najpierw sigla odpalę, żeby zobaczyć, czy to znowu nie, żeby nie było tak, że u mnie nie ma lagów, a u ciebie są. Jezu, jestem może mistrzem. Może ty masz stary słaby internet po prostu. No może, może. Co ty robisz, stary, patrzy na twojego streama? No, stary, no musiałem wyciągnąć ciężarówkę, no i co? I się udało. I jakieś pytań więcej ktoś ma? Czemu ja na stecznym znaczy na ręcznym zaciągniętym chcę wyjeżdżać? To się na pewno nie uda. Najlepszy to musi być ten synek, co ojcu tą ciągle wyciągarkę podpina. Co? Jak... No ktoś tą wyciągarkę musi podpinać, no kto to? Pewnie tak. Mówiąc synek! Tam. Kurde, ale powiem ci, że mogłem postawić jeszcze tą cysternę, bo teraz, chociaż cysternę to ja chyba chycę i normalnie wyciągnę tą ciężarówką, bo to raczej nie powinien być problem. Ale kto to wie? A nie, raczej nie jest to problem. Jakby się ta cysterna stoczyła do jakiejś, wiesz, dziury. Dobra. Single mi działa. A, to są te, tych się nie da resetować, tych cystern. Dobra, go nie jadę. Udało się. Dobra, mi się też udało, w sensie na single. Jak teraz, stary, znowu będzie lagować, to jest twoja wina. Moja wina. Może jeszcze mi powiedz, że dlatego, że uploaduję filmy z Minecrafta na YouTube. A uploadujesz filmy? Stary, no mówię ci, żebyś... Nie, no już się wrzuciłeś, żartuję. Wcześniej tak było, ale już no to już było... Jezu, jak rzuca, stary. Nawet nie wiesz, jakie krzywe drogi są w tej grze. Właśnie widziałem, stary, jakaś krzywa droga była. Dobrze, że mam tylko cysternę pełną paliwa. A i ty widzisz, że on wchodził do ciebie do gry? Bo mnie to zawiesiło. Na razie nie. Bo ja stary mam... Pro screen. Szef pyta, czemu cysterna na dachu ma błoto. No bo kurde, pochlapały dzieciaki, no. Ale przewrócenie w tej grze to mi się nieczęsto zdarza. Moj, prawie znów by było. Dobra, ja nie wiem, stary, co jest z tą grą. Dobra, udało się, goni. Ktoś to musiał zrobić. Spróbuję wejść do kogoś innego do multi, zobaczyć, czy to w ogóle multiplayer, czy tylko u ciebie. Dobra. No dobra, więc cysternę mamy zrobioną, to zobaczmy, co mamy w tych głównych zadaniach, no bo jeszcze mam tego, jeszcze mógłbym... Jakbym tu podjechał, nie, aha, to jest tam, no to w sumie mi się nawet nie opłaca, dobra, zobaczmy główne zadania. To nie ćwiczenia. No płyta betonowa, materiały eksploatacyjne, ktoś chce płytę betonową, nie wiem skąd. I materiały to... Jak zaakceptujesz ten quest, to ci pokażę, skąd te rzeczy możesz brać. Nie, klikam, ale płyta betonowa jest chyba z innej mapy, wiesz? Po prostu. Dobra, no to tu jedziemy. A, to mamy nawet po drodze. No dobra, no to zaakceptowałem taki quest, to 5000 tego da. A to sobie przerwiemy to nagranie.